Paulina Mazur, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo Ci Jacku dziękuję za zapowiedź. Ja zawsze jak słyszę w tej zapowiedzi wieloletnia ekspertka, to już tak się czuję, że ja jestem raczej to dorosłe pokolenie, mimo że w sercu i w duszy gra młody cały czas. Bardzo się cieszę, że mogę się z Wami dzisiaj spotkać. Zanim spuentuję tą prezentację tym, że wiek to jest tylko kwestia tego, co mamy w sercu, to trochę Wam opowiem, jak to jest naprawdę i jak tą komunikację oraz współpracę międzypokoleniową troszeczkę lepiej ułożyć. Ale na początek chciałabym zapytać, kto z Was pracuje w zespole zróżnicowanym pokoleniowo? Łapki w górę. Większość. Ci, co nie pracują, polecam zmienić zespół. Od razu. Dlatego, że praca w zespole zróżnicowanym pokoleniowo jest lepsza. Dla biznesu, dla klientów, a przede wszystkim dla każdego z Was. I to Wam dzisiaj, mam nadzieję, w ciągu tych 30 minut porządnie udowodnię i dam argumenty. Ja zresztą tak troszkę przepraszam, nie że podsłuchiwałam, ale troszkę usłyszałam, że są tutaj też wielopokoleniowe zespoły, w sensie są rodzice z dziećmi i Was tym bardziej serdecznie witam, bo myślę, że nie ma nic piękniejszego niż wspólne właśnie bywanie i rozwijanie kompetencji w różnych pokoleniach. Jeżeli chodzi o zespoły pokoleniowe i wielopokoleniowe, to w tej chwili jest trochę taka sytuacja w Polsce, ale też i na świecie, że większość z nas już pracuje w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo. Jeśli nie znacie statystyk GUS-u, to ja tylko przytoczę, że mówi się, że na naszym rynku polskim mamy w tej chwili 4, a już prawie 5 pokoleń generacji pracowników i te ilości tych pracowników są dość podobne. Jeżeli chodzi o procentowy udział, to wcale nie jest tak, że my pracujemy dzisiaj na rynku zdominowanym przez milenialsów, jak jeszcze niedawno media głosiły, że zaraz nas milenialsi zjedzą na obiad i wszyscy sami milenialsi będą pracowali. To wcale tak nie jest. Mamy równy podział. Większość z nas też, jak wskazują badania, cieszy się z tego, że pracujemy w zespołach wielopokoleniowych, czyli ta różnorodność wielopokoleniowa nam przynosi coś dobrego. Ale jest też bardzo dużo osób, które mają wyzwania z komunikacją i współpracą międzypokoleniową. Dla tych, którzy mają problem z określeniem się na mapie pokoleniowej, taka drobna podpowiedź. Jeżeli jesteście z Fiat 126P, te klimaty takie barejowskie, to pewnie jesteście boomersami. Jeżeli jesteście w wieku 40-57, to jesteście pokoleniem X, zwanym pokoleniem transformacji, bo tutaj mamy transformację ustrojową w Polsce i to jest to pokolenie transformersów. Pokolenie Y to co wynalazło samo zło, czyli Facebooka, social media i wszystkie inne takie typu wynalazki. Pokolenie Z to którego prawie nikt dzisiaj nie rozumie, bo się porozumiewa tylko emotikonkami. No i dochodzi nam to najmłodsze pokolenie, o którym się mówi, że jest pokoleniem alfa. A także również zwanym pokoleniem płatków śniegu, o którym też na koniec prezentacji wspomnę, bo chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to już taki mój osobisty trend na najmłodsze pokolenie i ich dobrostan też psychiczny. No ale teraz, jeżeli pracujecie w tych zespołach międzypokoleniowych, niech podniesie rękę w górę ten, kto nie ma problemu z komunikacją z innymi pokoleniami. O, są i tacy, to już po szkoleniach. Jeżeli chodzi w ogóle o zespoły międzypokoleniowe, są podstawowe rzeczy, które musicie zrozumieć w kwestii generacji. To nie jest tak, że generacje rodzą się, jak ci milenialsi, z założenia, że będą źli i będą psuli nam rynek pracy. Tylko każda generacja rodzi się w jakichś okolicznościach. W ubiegłym wieku, w latach 20. taki socjolog niemiecki Karl Mannheim opisał te nasze pokolenia, właśnie biorąc pod uwagę moment polityczno-historyczny, w którym dane pokolenie rośnie, wzrasta, sytuację gospodarczą, w jakiej funkcjonuje, tak? Czy ja mam kartki na kiełbasę, czy też ja chodzę do Peweksu, czy też ja mam wszystko na wyciągnięcie ręki on demand, oraz sposób, w jaki moje społeczeństwo reaguje na pewne wydarzenia, które się dzieją. Potem oczywiście socjologowie poszerzyli trochę to spektrum opisu, weszły media społecznościowe, weszły transformacje też technologiczne. No i ciężko właściwie oczekiwać, żeby pokolenie, które chowało się na Brady Bunch, było takie samo jak pokolenie, które się wychowuje na serialu Modern Family. Czy też u nas, jakbyśmy spojrzeli na alternatywy versus pokolenie, które oglądało Rodzinkę.pl. To są zupełnie inne okoliczności, to są zupełnie inne też modele i zachowania, które nasz świat, nasze otoczenie tak naprawdę promuje.
I to, co nam najbardziej przeszkadza w tej komunikacji, współpracy międzypokoleniowej, to jest to, że my czasami nie mamy tolerancji na te różne okoliczności, w których wzrastały inne generacje. I my strasznie, ale to okropnie lubimy powtarzać. Oni muszą się zmienić, życie im jeszcze pokaże, to jest ten mój ulubiony. Oni jeszcze nie mają doświadczenia, oni nie wiedzą, za moich czasów to był trzepak i gra w klasy. My mieliśmy lepiej i cała masa tych określeń, którą założę się, że każdy z was kiedyś użył. Ja się przyznaję, ja już w wieku 24 lat wywracałam oczami na młodsze pokolenia. Mimo, że sama jeszcze miałam dopiero co 24 lata, ale to jest naturalne. Każdy z nas to przechodził i każdy z nas to jeszcze nieraz w życiu przejdzie. I będzie tak jak ten Sokrates, czy też inni mądrzy greccy filozofi, czy też nasza babcia, dziadek, czy rodzice powtarzać, że młodsze pokolenia są gorsze. Tylko, że oprócz tego, że my jako dojrzali, dorośli, ja bardzo nie lubię określenia starsze pokolenia, staram się używać dorośli, my wywracamy oczami na młode pokolenia, a młode pokolenia w tym samym czasie sobie robią memy w internecie na nasz temat. I ukuwają pojęcia typu OK Boomer, na które też się wszyscy już w tej chwili obrażają. Więc jest wielka pompa w internecie i w młodym pokoleniu z boomerów. Fajnie, śmieszne, możemy się wszyscy pośmiać. Do momentu, kiedy się śmiejemy, wszystko jest w porządku, ale w momencie, kiedy zaczynamy w te rzeczy troszkę wierzyć, i przekuwamy je w pewne stereotypy i uprzedzenia dotyczące innych pokoleń, szczególnie w miejscu pracy, to zaczyna nas to troszeczkę uwierać. I tak powstają pewne stereotypy. Na przykład taki stereotyp, który ja wielokrotnie słyszałam od menadżerów, dyrektorów zarządzających i pań dyrektor zarządzających. Młodzi to tylko siedzą w internecie, a nie pracują w ogóle. Może i oni sobie siedzą w tym internecie, ale oni w tym internecie się już wychowali. A prawda jest taka, że młodzi coraz częściej deklarują, że chcą od mediów społecznościowych odchodzić, bo wiedzą, że ma to zgubny wpływ na ich relacje społeczne i na kontakty osobiste z innymi ludźmi. W związku z tym, jeżeli znowu usłyszycie, stojąc w żabce w kolejce od sąsiadki Krysi, że młodzi siedzą tylko w internecie, to możecie podać, że nie jest to prawda i możecie też zapytać, skąd w ogóle taki wniosek, dlaczego my zakładamy, że młodych interesuje tylko internet. A druga kwestia, co w tym internecie tak naprawdę jest. Druga rzecz i stereotyp, który się powtarza, to że starsi z kolei nie siedzą w internecie i nie poradzą sobie z pracą online. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na pewno tak, bo wszyscy mieliśmy traumę covidową, jak przyszliśmy sobie na pracę zdalną. I co się wtedy wydarzyło w waszych organizacjach? Pewnie gdzieś była z tyłu taka myśl, okej, młodzi to ogarną. Będą mieli Teams, Zoomy. Dla młodego człowieka to nie jest problem, ale dla osoby dojrzałej kliknąć i tam pracować zdalnie, no to będzie nie do przeżycia. Nie włączymy kamerki i tak dalej, i tak dalej. Niestety, jak się okazało, albo stety, badania po-covidowe już po tym lockdownie pokazały, że było troszkę odwrotnie. Osoby dojrzałe, dorosłe, zwłaszcza pokolenie X Transformersów, całkiem nieźle sobie poradziło w przestawieniu się na pracę zdalną. Bo okazało się, że osoby, które już x lat doświadczeń mają ze sobą, potrafią się przestawić na inny sposób pracy. Potrafią samodzielnie dociągać zadania do końca. Potrafią usiąść, zacząć i skończyć pracę. Natomiast młode pokolenia w tej pracy zdalnej się troszeczkę nam pogubiły. Dlatego, że brakowało kolektywu, brakowało lidera, który będzie obecny. Brakowało pracy zespołowej, brakowało kontaktów. I młode osoby zaczęły mieć ogromny problem z motywacją i dokańczaniem zadań. Swoją drogą, nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak skupianie uwagi przez 8 sekund. Ktoś to kiedyś słyszał? Google robiło takie badania. Nie słyszeliście? Młode pokolenia, widzę, że niektórzy słyszeli, młode pokolenia mają niestety problem ze skupieniem uwagi. Natomiast to skupienie uwagi nie wynika z tego, że oni się rodzą gorsi, tylko oni od urodzenia mają troszeczkę za wiele bodźców. I to przebodźcowanie prowadzi do tego, że umysł przerzuca szybko swoją uwagę między wieloma bodźcami, między wieloma na przykład ekranami, jak to nieraz mówimy, i nie są w stanie skupić swojej uwagi, co powoduje, że nie są w stanie potem skupić się na dokończeniu zadania w pracy. I wielu menadżerów przychodzi do mnie i mówi, ten młody dostaje zadanie i on po 10 minutach mówi, że już mu się znudziło. Dlatego, że on potrzebuje dodatkowych stymulacji. Ale znowu to nie jest tak naprawdę wina tego człowieka. On się nie urodził z jakąś wadą, tylko to jest sposób, w jaki był wychowywany, jak był przebodźcowany w tym bardzo młodym wieku.
Jeżeli chodzi oczywiście o dojrzałe pokolenia, to też tak jak mówię, tutaj jakichś większych różnic nawet w badaniach, jeżeli chodzi o te nowoczesne narzędzia i przestawianie się na Zoomy czy na Teamsy, nie zauważono różnic w tym, jak młodsi czy starsi uczą się nawet technologii. Natomiast owszem, różnica może wynikać z tego, jak bardzo my chcemy się nauczyć nowych technologii. I tu każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ma chęć się zmienić, czy ma chęć zmienić narzędzie, którego korzysta w pracy, czy ma chęć pójść w kierunku nowoczesnych technologii albo skorzystać z nowych aplikacji. Nie ma tak, że umysł dorosły jest mniej chłonny od umysłu młodego. Wszystko zależy od tego, jak ten nasz umysł będziemy trenować i jak często będziemy sobie pozwalać na jego rozwój. Jeżeli chodzi o kolejny stereotyp, o którym wybijcie go z głowy, to, że bardzo często dorosłe osoby mówią, młodzi nie mają autorytetów, no teraz to już w ogóle, nikt nie ma autorytetów. Dlatego, że młode osoby nie podchodzą do dyrektora jako do autorytetu. To nie jest tak, że idziemy do młodego pokolenia i mówimy, to jest nasz CEO, to jest nasz autorytet. Zresztą to dzisiaj już padło, co się dzieje i gdzie jest ten szacunek, jak my wszystko rzucamy, a pokazujemy, że mamy rozmowę z prezesem, a ignorujemy nasz zespół. Młodzi nie szanują kogoś, dlatego że im się powie, że mają szanować, bo to jest wyższy poziom stanowiska. Na szacunek młodych my sobie musimy zasłużyć. A żeby sobie zasłużyć na szacunek młodych, to trzeba być dobrym liderem. I trzeba przede wszystkim zacząć od szanowania młodych osób. Swoją drogą piękne to jest, że i Izabela, i Jacek, i Paula mówili o szacunku, dlatego że właśnie szacunek jest tym słowem kluczem, jeśli chodzi o komunikację i współpracę międzypokoleniową. I takich szefów autorytetów, którzy sobie budują autorytet w młodym pokoleniu, młode pokolenia szukają. Jeżeli chodzi o konflikty pokoleniowe, to już troszkę zaczęłam o tym leadershipie. Faktycznie jest tak, że jeżeli chodzi o modele przywództwa, to nam się bardzo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło. Z tego co wiem, większość z Was jest osobami na stanowiskach zarządczych, w związku z tym zarządzacie. Jeżeli zarządzacie przez lat wiele, albo macie jeszcze, wspominacie, jak się kiedyś zarządzało 20, 30 czy 40 lat temu, no to wiecie, że ten model przywództwa też się diametralnie zmienia, szczególnie w ostatnich latach. I ta zmiana, która jest wymagana od liderów, od menadżerów, wynika również ze zmian pokoleniowych. Nie ma teraz takiej możliwości, żeby ludziom mówić, że mają coś zrobić, nie tłumacząc im, dlaczego mają to zrobić. Mówił o tym też Jacek. Cel, misja to był Wasz pierwszy punkt, pierwszy krok w prezentacji. Ale to tak naprawdę jest ten najważniejszy krok. Dlatego, że jeżeli ludziom nie pokażemy, po co mają pewne rzeczy robić, oni tego po prostu nie będą robić. Szczególnie młode pokolenia. Bo młode pokolenia nie lubią robić rzeczy dlatego, że tak się kiedyś robiło. Zresztą, jeżeli macie młodych praktykantów czy stażystów, którzy Wam przychodzą do firmy i zlecicie im na przykład tą tabelkę Excelową, ten raport wypełniamy raz w miesiącu i posyłamy na ten adres mailowy. I bardzo często reakcja takiego nowego pracownika jest, ale po co? Ty się nie interesuj, tylko rób tą tabelkę. Ale po co? Raz, że on tej tabelki nie zrobi dokładnie. Dwa, że jako taki przełożony tego młodego człowieka, ja bym raczej się zastanowiła, dlaczego my to robimy tabelkę. Może my ją faktycznie robimy bez sensu. Może pewne rzeczy w naszej firmie, pewne procesy i pewne kroki są powtarzane od lat albo od kilku miesięcy, ale już są nieaktualne, już nam są niepotrzebne. Młodzi mają tendencję do upraszczania pewnych kroków zawodowych, ale to jest dobre, bo to jest inspiracja do pewnych zmian, do innowacji. Na pewno zdarzyły Wam się przykłady, że przyszła osoba młodsza i powiedziała, ta tabelka jest bez sensu, to się da zrobić aplikacją jednym kliknięciem. No i brawo, i taką osobę nagradzamy za to, że wprowadza upraszczenia i prowadzi do innowacji. Nie mówimy jej, aby robiła tak samo, jak my robiliśmy. Dzielimy się też tą odpowiedzialnością za strategię i za cel i za wizję. To będzie wymagało od Was, jako od dyrektorów, pan dyrektorek, menedżerów, właścicieli firm czy właścicielek, większego zaangażowania czasowego. Ale właśnie tego dzisiaj ludzie od nas wymagają jako od liderów. My musimy poświęcić więcej czasu na to, żeby im wytłumaczyć, dlaczego realizujemy, co realizujemy. My się dzielimy nie tylko odpowiedzialnością za dowożenie zadań, ale też świętujemy później wspólnie sukcesy. Młodzi bardzo często odchodzą z Waszych firm pewnie. Ręka w górę, kto nie miał problemu, że młody człowiek odszedł szybko. No nie ma takich osób. O, jedna osoba. Winszuje. Pewnie zatrudniasz tylko dorosłych.
prawda jest taka, że ja przez to, że mam dość duże doświadczenie w employer brandingu i marketingu rekrutacyjnym, zawsze staram się zwrócić uwagę pracodawców na jedną rzecz. A co naobiecywałeś na rekrutacji? Czy masz w ogłoszeniu rekrutacyjnym chociażby rozpisaną piękną obietnicę, genialne możliwości międzynarodowego rozwoju, samodzielne decyzje, praca w młodym, dynamicznym zespole, fajny szef i w ogóle owocowe czwartki? A potem młody człowiek przychodzi i po tygodniu nie spotkał nawet prezesa swojej firmy, ani swojego przełożonego. On jest rozczarowany. To nie jest kwestia tego, że on ma roszczenia. On jest rozczarowany, bo jemu ktoś coś kiedyś naobiecywał. Zobaczcie, jaki potencjał drzemie w osobach, które idą do swojej pierwszej pracy. Ja pamiętam swój pierwszy dzień w pracy do dziś. Jesteś podekscytowany, to jest jak pierwsza randka. Idziesz, spotykasz tego pracodawcę, cieszysz się, że poznasz. No i nagle nie ma tego wprowadzenia, nie ma tego onboardingu, nie przyjdzie ten szef, nie uściśnie ci ręki i nie powie fajnie, że dołączyłeś do zespołu. Ci ludzie się bardzo szybko rozczarowują, a niestety jak są rozczarowani, to odchodzą. A dlaczego? Dlatego, że rynek im na to pozwala. Są wśród was na pewno takie osoby, co jeszcze na bezpłatnych praktykach były. Ja byłam. Pół roku zasuwałam jako studentka na bezpłatnej praktyki, lizałam znaczki i wysyłałam korespondencję dotyczącą jakiejś konferencji. I ja byłam szczęśliwa, że ja mam pracę. Ja mogłam, jak opowiadałam to na studiach, to mi wszyscy zazdrościli. Dzisiaj jakbym powiedziała studentom, że bezpłatnie pracowałam przez pół roku, to by się postukali w głowę. Bo rynek pracy na to pozwala, bo zmieniły się okoliczności, już nie będzie tak jak 20 lat temu czy 30 lat temu. Trzeba to zaakceptować. I nie ma się co zdenerwować, że ojejku, a ja to musiałem tyrać. No to musiałeś, no przykro, no takie były czasy. Dzisiaj są lepsze. W związku z tym pamiętajcie, patrząc na młode pokolenia, że oni mają możliwości wyboru. Oni wcale nie muszą u was siedzieć przez 2 lata, czy 3, czy 5. Swoją drogą zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie mylcie lojalności ze stażem pracy. Bardzo często się mówi, że młodzi ludzie są nielojalni. To nie jest to samo, co długi staż pracy. Możesz być bardzo lojalny, ale pracować dla kogoś krótko i możesz mieć też długi staż pracy i wcale nie być lojalny w stosunku do pracodawcy. To są dwie różne rzeczy. Lojalność młodych ludzi w stosunku do was jako do pracodawców będziecie zdobywali właśnie przez budowanie dialogu i przez okazywanie im szacunku. Jest taka piękna sentencja Patty McCord, która tworzyła Netflixa, kulturę organizacyjną. Traktuj pracowników jak dorosłych, w szczególności te młode pokolenia. Więc nie mówmy, że oni nie mają doświadczenia, że muszą się nauczyć, że nie dopuścimy ich do jakiejś informacji, chociaż czasem oczywiście nie do wszystkich możemy dopuścić, ale jeżeli są procesy decyzyjne, w których możemy wszystkich, niezależnie od stażu pracy, zapoić ich do tego i zaprosić, to zróbmy. Dlatego, że to, że ktoś ma 24 lata i nie ma doświadczenia, nie oznacza, że jest dzieckiem. Szczególnie jako liderzy nie mamy prawa traktować tej osoby jako swojego wychowanka. My mamy traktować tą osobę jako osobę dorosłą. No i kwestia komunikacji. To są, słuchajcie, 2 przykłady. Jak można oczekiwać od ludzi, którzy pisali w ten sposób CV, że będą się dobrze komunikować z ludźmi, którzy teraz mają takie CV? To po prostu nie idzie. To są 2 różne światy. To jest boomers, to jest pokolenie alfa i TikTok. To są sposoby komunikacji. To są kanały, w których my się komunikujemy. Tak po prostu jest. I niestety zła wiadomość jest taka, że my nic z tym za bardzo nie możemy zrobić. My nie nauczymy młodego pokolenia, żeby pisało dłuższe maile albo żeby mówiło bardziej pełnymi zdaniami. My jako pokolenie dorosłe sami musimy się nauczyć zrozumieć, co oni do nas mówią. Co więcej, my jako liderzy mamy obowiązek nauczyć się mówić tak, żeby nas zrozumiano. Czyli znowu na nas, dorosłych, bądź jak dorosły, na liderach spoczywa odpowiedzialność, żeby zrozumieć, o czym młodzi mówią. I oczywiście, żeby nie powtarzać, że robimy tak od lat, to są, myślę, standardowe rzeczy, myślę, że już nie mówicie. Jeżeli mamy tu młodych, to tylko apeluję, błagam młodzi, nie mówcie, że teraz się tak robi, bo mnie trafi i każdego boomera również. No i w ogóle nie mówimy, że wiemy lepiej. My nie żyjemy w czasach, kiedy my możemy sobie pozwolić na mówienie, że my wiemy lepiej, bo nikt nie wie lepiej. Bo tempo, w jakim my się dzisiaj musimy oduczać pewnych rzeczy i weryfikować rzeczy, które wiemy, jest tak ogromne, że zawsze jest ktoś na sali, kto wie lepiej. Zawsze. Ty nigdy nie jesteś tym, kto wie najlepiej. I dostęp do informacji jest tak ogromna masa informacji, że musimy się przygotować na to, że nie mamy racji. I być gotowym na przyjęcie informacji,
od młodszych czy starszych, to już obojętne, że możemy się mylić. To, co jest kluczowe też, to oczywiście wszyscy chcemy być akceptowani, jacy jesteśmy. Znowu trochę idąc do tego employer brandingu, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, jak prowadzicie swoje firmy, swoje zespoły, ponieważ ja mam ogromną miłość do młodych pokoleń. Ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi na przykład o milenialsów, to jest najbardziej opisywane pokolenie w internecie, które w ogóle pierwsze szokowało boomersów i tam jest wielka wojna, bo zazwyczaj te wojny są tak co drugie pokolenie. Jak pewnie widzicie u siebie w rodzinach, to zazwyczaj wnuczęta z babcią się dogadują dobrze, ale już z nami, rodzicami, nie za bardzo. Czyli co drugie pokolenia robimy sobie wszyscy pretensje i co drugie pokolenia obserwujemy walkę tego co drugiego pokolenia. Tylko że pracodawcy zrobili taką rzecz. Parę lat temu, jak był boom na zatrudnianie milenialsów, bardzo poszły firmy w oferowanie zróżnicowanych benefitów i takiego podejścia spersonalizowanego do młodego pokolenia. Dzisiaj World Economic Forum podsumowuje w ostatnich raportach, że większość pracodawców w przyszłych 5 latach deklaruje koncentrację na najmłodszych pokoleniach, czyli będą młode pokolenia rekrutować i młode pokolenia rozwijać. I ja nie wiem, czy to jest dobry krok. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na demografię naszego kraju i na nas samych osobiście, no to trochę mi przykro, jak słyszę, że pracodawcy chcą się koncentrować na młodych pokoleniach. Tym bardziej, że my jako Polska zajmujemy 30 miejsce w rankingu na listę 35 krajów, jeżeli chodzi o wykorzystanie osób z potencjałem 55+. I co więcej, milenialsi dzisiaj mają 43+. To już nie jest najmłodsze pokolenie. Więc jak sobie te wszystkie fakty poskładacie do kupy, to zwróćcie uwagę, że troszeczkę, jeżeli chodzi o rynek pracy, robimy się mało ostrożni, pędząc w kierunku młodych pokoleń. Podczas kiedy mamy na rynku dojrzałe pokolenia, które za chwilę poczują się wykluczone, o ile już się nie czują wykluczone. I na to bym też zwracała uwagę, jeżeli będziecie myśleć o rekrutacjach, o rozwoju swojego zespołu, zachwycajmy się młodymi pokoleniami, ale nie zapominajmy o tym, że dojrzałe pokolenia nadal na tym rynku pracy są i też są do tego, żeby je wykorzystać, ich potencjał i żeby z nich korzystać. Więc to i mówię o tym dlatego, że to jest chyba jedyny plakat Philipa Morrisa z marketingu rekrutacyjnego, gdzie jest pan, który ma 50+. Jak sobie popatrzycie na ogłoszenia rekrutacyjne swoich firm, czyje wizerunki umieszczacie na plakatach rekrutacyjnych? Zazwyczaj młodych osób. Możemy te różnice podkreślać, ja jeszcze zawsze tak mówię, spójrzcie też sobie na podobieństwa. My jako pokolenia jesteśmy dość do siebie podobne, tak na dobrą sprawę, bo też o tym dzisiaj mówiliśmy, o tym szacunku, o tej potrzebie akceptacji, o tej potrzebie włączenia w procesy decyzyjne. To mamy wspólne dla wszystkich pokoleń. I oprócz tego, że różne pokolenia opisujemy w różny sposób i podajemy te różnice, że jedni są bardziej otwarci na technologię, jedni są bardziej kreatywni, ci są bardziej zdeterminowani, dorośli i potrafią lepiej dociągnąć dane zadania, bo mają większy ten czas koncentracji, to tak na dobrą sprawę na koniec nie motywują nas bardzo podobne rzeczy. Ta piramida Maslowa jest dla wszystkich taka sama, niezależnie od pokoleń. I o tym warto pamiętać. Chciałabym Was jeszcze zachęcić do tych zróżnicowanych zespołów, wspominając o bańkach informacyjnych. Pewnie słyszeliście to pojęcie bańki informacyjne, ono zazwyczaj dotyczy mediów społecznościowych albo internetu. Jak klikamy, że z czymś się zgadzamy, na przykład popieramy daną partię polityczną, to potem nam wyskakują tylko wiadomości dotyczące tego, że tą partię polityczną popieramy, a na Facebooku my mamy tendencję przedwyborczo usuwać znajomych, którzy się z nami nie zgadzają i będą głosowali na przeciwną partię. No i nagle jesteśmy w takiej bańce, gdzie o Boże, my mamy rację, a oni nie. Jak oni mogą tak myśleć? I dokładnie to samo się dzieje w życiu. My mamy niestety taką tendencję, jak sobie nawet wyobrazicie swoje grono przyjaciół, co do większości rzeczy my się ze sobą zgadzamy. I podobnie jest w kategoriach wiekowych. Jeżeli jesteśmy w zespole młodym, my bardzo często mówimy tym samym językiem, mamy podobny pogląd na życie, podobne wartości, my sobie przytakujemy. Jeżeli jesteśmy w gronie osób dorosłych, o wiele szybciej zaczniemy narzekać na młode pokolenia, niż gdybyśmy te młode pokolenia mieli w swoim zespole. A prawda jest taka, że jeżeli się zastanowicie, kto Was zmusił do autorefleksji w ciągu ostatnich kilku tygodni, albo do zmiany zdania, przywołajcie sobie w głowie osobę,
która sprawiła, że musieliście coś wygooglać, coś przemyśleć. To była na pewno osoba, z którą się nie zgadzaliście. Bo jeżeli się z kimś zgadzacie, to już nie ma potrzeby weryfikowania faktów. Ale jeżeli ktoś się z wami nie zgodził, to musieliście wykonać ten trening. Ten mózg musiał się chwilę wysilić. A może ja jednak nie mam racji, a może to sprawdzę, a może to wygooglam. I dokładnie jest podobnie z pokoleniami. Jeżeli mamy osobę w młodym pokoleniu lub w starszym pokoleniu i coś wam się nie zgadza, jakaś opinia, czegoś nie rozumiecie, nie rozumiecie na przykład dlaczego młody człowiek chce o godzinie 16 wyjść z pracy, no wam się to nie zgadza, bo wy zawsze siedzicie do 19, to się zapytajcie, porozmawiajcie, skąd taka postawa, dlaczego, spróbujcie to zrozumieć, zamiast się bronić, że przecież ja mam inaczej. Każdy z nas jest unikatowy, druga osoba, która obok was siedzi, robi na pewno inaczej. Na ćwiczenie domowe polecam zastanowić się, jak opisujecie inne pokolenia. Bo owszem, my możemy rozpisać, że oni są roszczeniowi, skupieni na sobie, mało lojalni, leniwi, to każdy potrafi. Ale ja bym proponowała, żebyście opisali każdy z pokoleń, zróbcie sobie taką tabelkę. Pokolenie młode, starsze, nazwijcie X, Y, wszystko jedno. I opiszcie sobie każde pokolenie według takich mocnych stron, które dostrzegacie. Nawet na podstawie ludzi, których znacie wokół siebie. Nawet na podstawie, nie wiem, brata, siostry, męża, dziecka, babci, dziadka. I zobaczcie, jak wiele mocnych stron i fajnych, silnych cech płynie z tego, że są różne pokolenia. A to mnie prowadzi do myśli, że te zróżnicowane pokoleniowo zespoły są naprawdę wam potrzebne w biznesie również. Dlatego, że jeżeli macie chociażby klientów w różnym wieku, to jak chcecie trafić w ich potrzeby, ich obsłużyć, nie mając pracowników w różnym wieku? Jak chcecie przewidzieć potrzeby konsumenckie pokolenia 50+, jeżeli na pokładzie macie samych 30-latków? To nie pójdzie. Musicie mieć zróżnicowany pokoleniowo zespół po to, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Dobrze jest ten pokoleniowo zróżnicowany zespół mieć też dlatego, że z badań i z obserwacji wynika, że te zespoły są po prostu bardziej skuteczne też w podejmowaniu decyzji. Trafniej oceniają ryzyka rynkowe i szybciej wpadają na innowacje, bo tam jest bardziej zróżnicowane są poglądy i perspektywy. I na koniec Benjamin Franklin powiedział kiedyś taką fajną rzecz, którą według mnie bije Sokratesa narzekania na młode pokolenia w całości. Nie powiem o nikim źle, będę mówił same dobre rzeczy o wszystkich, których znam. I to jest taka myśl, z którą chciałabym was zostawić i do której was serdecznie zachęcam, żebyście patrząc na te inne pokolenia, nie zakładali tam złych intencji, nie zakładali tam złego wychowania albo braku wychowania, nie zakładali tam oporu przed zmianą, nie zakładali tam, że ten starszy to tylko siedzi i wyczekuje do emerytury, a potem se pójdzie, albo że trzyma za stołek i nie chce mnie na ten stołek wpuścić. Zakładajcie, że tam są dobre intencje. I że tam jest chęć do współpracy. Trzeba tylko się tą współpracę otworzyć i dociekać, z czego te różnice mogą wynikać i poszukać podobieństw, na których możemy zbudować. Bardzo wam serdecznie dziękuję.